tyle za dźwięki? Jakby ktoś coś robił, ale kompletnie nic nie widzę. Nikogo w sensie. Jakieś takie dziwne, ciężko oddychającego kogoś. Goryla. Nie wiem. Goryla Yetiego. Aha. Chociaż Yeti chyba wydaje trochę inny odgłos, więc zakładam, że to może być coś innego. Ludzie tu są! A, to zmienia postać rzeczy, czyli krótko mówiąc, będzie trochę więcej walki. Ale kurczę, jak tu dużo jest dźwigni! Ludzie tu są. A nie, to są mnisi, przepraszam. To nie ma takiej tragedii. Dobra, czyli raczej mnisi, strażnicy pałacu, no. Mnisi to za dużo powiedziane. Bo to nie są mnisi, mnisi to byli w The Dagger of Xiana. Tutaj to raczej są właśnie jacyś strażnicy pałacu, którzy strzegą tego legendarnego miejsca. Patrzcie, patrzcie na to. Legendarna apteczka mocy. Strzeżona przez strażników pałacu od lat. Nikt jej nigdy nie zdobył. Nikt się nawet nie odważył jej zdobyć, gdyż ten, kto ją zdobędzie, czeka go wieczna klątwa. Oczywiście już wiemy, kto weźmie tą apteczkę. Tą osobą będzie kochana Lara, która nie boi się niczego i z chęcią skorzysta. I czy to apteczka pilnowana przez legendarnych strażników świątyni, czy apteczka zaklęta, Larę to niezbyt obchodzi, bo ona i tak chce ją mieć. Nie wiem, czy to... No i wiecie co? Naprawdę co to mnisi, znaczy strażnicy przetrzymywali tu jednego... Poczekaj, weź naciśnijmy jeszcze raz. To ty tak ciężko oddychasz, pewnie go zamknęli tam, od wieków tam leży. No dobra, co my tu mamy jeszcze? Przełączmy. Aaaa, siekę robimy! Dobra walka, dobre widowisko, naprawdę. Mamy bardzo dobrą pozycję, znaczy punkt widokowy mamy też bardzo pozytywny. No, widzicie? Legendarna apteczka została właśnie obroniona. Patrzcie, jak się popisuje. Sztuki karate. A, już się rozgrzali troszeczkę. Ej, czy tam goryl biegnie? Dlaczego ja nic nie widzę? Czy ta kamera się kiedyś zmieni? Nie żebym miał coś... O, zmieniła się. Nie żebym miał coś przeciwko, ale sami rozumiecie. A zobaczmy, czyżby teraz wyjdą goryle? Zobaczmy na to już osobiście. Właściwie nie wiem, co się wydarzyło po przełączeniu tej ostatniej dźwigni. W ogóle zobaczcie, jakie znowu takie efektowna muzyka się włączyła. Znowu takie bicie w bębny. Znaczy nie, ta muzyka nie należy do moich ulubionych, jakoś nie wczułem się w nią. Ale jest muzyczka i była walka, efektowna, mieliśmy nawet dobry punkt widokowy. No i co? No i co, wszystko się otworzyło, nie wiem, my jesteśmy, to jest jak coś w rodzaju areny, czy co? O, nie, już byliśmy. No i nie wiem, pełno dźwigni. Rzućmy im jeszcze jednego ziomka, może przybędzie. Nie, nie mają tu więcej, myślałem, że ich trzymają całe setki. Wtedy byśmy mogli zrzucać co chwilę takich ziomeczków, to by oni, mnisi z nimi walczyli. Wszyscy by się cieszyli. A w takim przypadku to nie za bardzo. No i co nam to wszystko dało? Nie wiem, szczerze mówiąc. O! No niewiarygodny, Bladdy, naprawdę tego nie widziałeś wcześniej? Cały czas było przejście otwarte. Dzień dobry, Micho. Ej, nie machajcie tak, dobra? Spokojnie, tylko po legendarną apteczkę chcę przyjść, no ja wiem, że jest wasza, dajcie mi ją wziąć.
Dajcie, no to tylko legendarna apteczka, no nie bądźcie tacy. Aaaa! Bierzcie ich wszystkich! Kto we mnie strzelał? I tak tu zaraz goryl przybędzie i będzie walka. No zostawcie mnie, no zostawcie mnie! Pomocy! Ratujcie mnie! Mnisi, ej, pomożecie mi? Widzę, że mnisi mają w głębokim chyba mnie poważeniu. O, chyba coś się uda... Kupa tam... Ten Yeti jest ewidentnie na mnie wściekły. Jakbym to ja go przytrzymywał tutaj od lat. Ej, mnisi, czy wy zamierzacie mi pomóc? Czy wy macie takie też w głębi poważaniu to, że Yeti mnie goni? Chyba mają w głębi poważaniu, szczerze mówiąc, to. Dobra. Kurde, nie tego! No nie wierzę. To było niecelowo, no! Kto we mnie strzela? To tak a propos strzelania. Kto we mnie tu strzela? Na pewno nie... Nie no kurczę, przecież ja już wypuściłem tu ludzi. Tu się oburzony. Powinni wszyscy wypaść. Poczekajcie, muszę tutaj widocznie to naprawić. No już, spaduwa. No spaduwa stamtąd. Ciebie tam nie powinno być, oszuście. Dobra, jeszcze raz wezmę apteczkę. Dobra, albo nie. Nie wezmę na razie. Idźcie sobie. Albo wezmę, ale za chwilę. Na początku przeszukam te wszystkie pomieszczenia śmieszne. Ale zobaczę, czy tutaj coś jest. Nie, niczego nie ma, to chyba trzeba Yetiego wypuścić po prostu. Po prostu w tych tutaj, w tych małych klatkach byli trzymani strażnicy świątyni. A na górze byli trzymani, nie wiem, złapani goście? Okej, okay. No dobra, weźmy legendarną apteczkę. Dobra, wiecie co, ja się idę ukryć, jakby co. Zapiszę się tutaj też, to więc tak. Mnisi, proszę was, schrońcie mnie. Bo, ej, no zostaw mnie, strzelający oszuście. Dobra, to mnisi będą mnie bronić, może się im uda mnie obronić. A jeśli nie, to będę musiał się sam zmierzyć z legendarnym Yetim czarnobrodym. Brunatnym. Chupa tam, patrzcie, jak biegnie prosto na mnie. Że nie, no nie był jakiś wymagający, ale chciałem zobaczyć was w akcji. Dobra, idziemy. Oszust, no nie strzelaj, oszuście, no. Wszyscy, bo wiem chyba dlaczego mnisi tak biegają właśnie, bo oni chcą go dorwać. Stąd tego ziomeczka ściągnąć stamtąd. A on to tam, wiecie, wyrąbany, nie stał po prostu na klapie, tylko stał gdzieś tam na boku i teraz, wiesz, prędzej czy później on praktycznie ich pewnie załatwi. No bo mnisi będą tak biegać, napaleni, że chcą go dorwać, a nie będą wiedzieć jak za bardzo. Mnisi, Boże, dlaczego ja cały czas mówię, że mnisi? No strażnicy świątyni będą cały czas biegać. I w końcu on ich powystrzela tam, po naboju, mu się pewnie nie kończą, bo ma zapas. Niekończący się zapas. Poczekaj, zastanawiam się jeszcze, mam takie, poczekaj, a dobra, już wiem. Zastanawiałem się, gdzie jest ostatni sekret, ale właśnie sobie przypomniałem. No dobra, no to co, zjeżdżamy stąd. Spadamy stąd. Nie ma co dłużej tutaj wzlykać. Znowu jakaś dżungla. Kurczę. Słyszę tu panie. I no to wcale, i to tupanie wcale mi się nie podoba. Dlaczego? Gdzie ja kurczę jestem? Zadaję sobie ciągle to pytanie, sobie zadaję non-stop. I nijak jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Tu mamy coś, czego możemy się złapać. Okej, wykorzystajmy to. Właśnie do tego celu. Kurczę, to jest chyba za nisko jestem trochę, co nie? To się przesuńmy. O, teraz się powinno udać. Tak, uda się? Udało się. Dobra, Laro, jestem z ciebie dumny. Co teraz? Idziemy na górę i tu nic nie mamy. Ktoś sobie zamontował pomiędzy... A nie, mamy drabinę. Super. Ale wiecie co, to jeszcze chyba nie będziemy schodzić na dół. Czy będziemy od razu schodzić na dół? Zobaczmy, co tam jest. W ogóle, czy tam jest wulk, ten... złota rzeka, złote jeziorko i... Na tym złotym jeziorku leży właśnie amunicja do granatnika. Swoją drogą, po co nam amunicja do granatnika, skoro jeszcze ani razu nie znaleźliśmy granatnika? Czy granatnik właściwie występuje w tej części? Bo coś sobie myślę, że to jest bardzo względna sprawa, czy on w tej części występuje. Ja rozumiem, że to może być coś, ale jakiś sekret mega, super, ultra ciężki, którego oczywiście nie zdobyłem, bo ja takich sekretów nie obczajam.
ale sam nie wiem. No dobra, wiem, że jesteście na dole, już nie musicie dawać mi o sobie w ten sposób znać. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no i bardzo się cieszę z tego powodu, że nie jestem tutaj samotna. Że tacy kochani panowie mogą mnie odwiedzić, też się oni zapewne bardzo cieszą. No i co? I po co miałbym niby schodzić na dół? Skoro tam jest tylko ta rzeka cała niewygodna. Nieprzyjemna wręcz. No, zobaczcie sami, tam jest właśnie, o właśnie, patrzcie jakie bulgotki. Ale cały czas ktoś tam biega, no to po co mi ta cała drabina tam była, skoro... Po co mi ta cała drabina tam, tutaj, skoro na dole i tak jest bulgocząca rzeka, która w sumie niczego, nie wiem, no nie jest korzystna, nie jest dla nas korzystna. W żadnym stopniu. No skoczmy tam, zobaczmy co jest na dole. Zapisałem się w razie czegoś, nie? Kurde mać. To tak specjalnie zrobiliście? Dobra. Zakładam, że jeszcze będziemy tam wracać. Na pewno. Że tej rzeki może już nie będzie. Tam coś jest chyba. Jednak nie. O, tutaj coś jest. No, jeszcze na pewno będziemy tamtędy iść, wracać. Nie ma co się stresować. Dwie drogi to ciężko zdecydować, którą najpierw pójść. Więc pójdziemy na górę. Bo jak to zawsze jest, bo jak to się mówi, że łatwiej zejść w dół, niż potem z powrotem wejść na górę, więc lepiej w tą stronę. O, tutaj jesteście, panowie. Chyba przesadziłeś trochę. Stanowczo przesadził tym popchnięciem mnie. Dobra, czyli wiemy, gdzie, skąd panowie tak wrzeszczą. Wrzeszczą z góry. Super. To przynajmniej jedna rzecz, jedna zagadka się rozwiązała. No ale dobra, to możemy tam wpaść do nich, tylko tym razem tak bardziej umiejętnie, Laro, wiesz? Tak, nie wiem, wejść tam bardziej w głąb, żeby nie spaść tak szybko. O, będzie walka. Aaaa, dzień dobry! O kurde, nie! Nie! Za każdym razem, Laro, popisujesz się coraz bardziej. Zaczynam się zastanawiać, gdzie ty się uczyłaś tych wszystkich trików. Czy... i czy... Czy uczestniczyłaś w jakiejś kursie cyrkowym? Dobra. No to teraz. Aaaa! O kurde. Aaaa! Nie patrz tak na mnie, człowieku. No dobra, nie było to aż tak źle. Mogło być gorzej, naprawdę. Wierzcie mi. Ło! Udało się! Udało się! Ło! Jestem zadowolony z siebie. Super. Skocz na drugą stronę. I teraz zabierzmy to. W ogóle, co to jest za zjazd? Tutaj jakby tak coś jest na końcu i zastanawiam się, czy albo... Mam dwie teorie. Albo to jest właśnie zjechać po to sobie tako, żeby zebrać te wszystkie itemki, które tam były na dole. Ewentualnie druga teoria jest taka, że po prostu się cię... jeszcze i tak będziemy musieli tam wrócić, dlatego jeszcze nie będę zjeżdżać. Siłą rzeczy nie chcę się ponownie wspinać na aż tak wysoko. No żartujesz sobie, że tędy było wejście też, przez drabiny. Naprawdę? Żartujesz sobie? To było jeszcze inne przejście? Wystarczyło wejść tą drabiną, że to jest ta sama drabina długa? No nie, no chyba se jaja robicie, że to jest ta sama drabina. Kurde, no nie gadaj. Patrzcie, to jest ta sama drabina, no nie wierzę. Dało się tutaj od razu wejść na samą górę, ja jakimś takim hipsterskim sposobem widzę, że wchodziłem. To w końcu mam iść na dół, czy nie mam iść na dół? Kurde, nie wiem teraz już tam. Dobra, wiecie co, zajrzyjmy na ten dół w sumie, bo może faktycznie coś tam jest ciekawego. No jakby co, tu można w łatwy sposób potem wejść z powrotem, tylko zastanawiam się w sumie. No widzicie, że coś tu nie pasuje, no zobaczcie, jak to granatniki leżą na tym czymś. No nie, no coś jest nie w porządku, no ewidentnie nie można na to się dostać jeszcze teraz. Czy jeszcze tutaj coś jest oprócz tego, że jest zejście na sam dół? Chyba nie, co nie? No nie, dobra. To kiedy się dowiedzieliśmy już tych paru szczegółów, jesteśmy gdzieś teraz w ogóle w koronach drzew. Zauważcie, jakaś tajna baza Yetiów. Ło! Kurczę! No prawie mi o to chodziło. Kurde, kurde. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę.
No ale wiecie, przynajmniej przeżyłem. Tam chyba coś było swoją drogą. Tak jak sobie myślałem, bo tam chyba coś było, tylko muszę się zapalić flarę i jeszcze raz to zrobić. Wydaje mi się, że tam w pewnym momencie można było się wybić i można było się dostać do jakiegoś pomieszczenia, które wcześniej nie było zaplanowane. Zobaczmy, o tutaj. Nie, nie, tak, tam było, było, widzieliście? Czyli da się, dobra, trzeba po prostu w odpowiednim momencie skoczyć, super. Czyli już mamy ten taki szczególik, dobra, czyli zapalmy flarę. Tylko tym razem ten, tak trochę wiecie. A skoczmy tam aż, niech będzie. O, patrzcie, zaczynamy od samego startu, ale super, co nie? O, znowu, no blady, nie możesz zapamiętać, że w tym momencie możesz nacisnąć skok. Czy to jest aż takie dla ciebie ciężkie? Jeden moment, w którym nacisnąć musisz skok, a ty cały czas tego nie możesz zapamiętać. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak skomplikowane, no powinieneś się nauczyć. Kurczę, znowu tak trochę z rozpędu. O, udało się. Tylko co teraz? A nie, wszystko idzie zgodnie z planem. Aha. Super! Super, 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 udało mi się. No dobra. Czyli tak, muszę przyznać, że chyba z całego Golda ten poziom jednak chyba jest najtrudniejszy, co nie? Ej, ja mogłem po tym biegać? Moment, to było dziwne. Mogłem po tym... No właśnie, nie! A miałem przeżona przez chwilę przez tym... A może tu można, poczekaj? Nie, no nie można po tym biegać. Dlaczego moja Lara przez chwilę pobiegała po tym? Co to tak z rozpędu, tak? Że się ten, dało się. Widzieliście sami, z rozpędu biegła. Jeszcze raz, pokażę wam to jeszcze raz. Patrzcie, było jakoś tak. I tak jakoś tu i bieg... Wiecie co, nie wiem o co chodziło, ale... Już nie może biegać nasza Lara, co nie? Więc... Bądźcie spokojni. No dobra. Bo nie, to było jakoś tak chyba. O tak i tak. Patrzcie, znowu biegała, widzieliście? Znowu biegła przez chwilę po tym. Ale czary, ja cię kręcę. Pewnie tak z rozbiegu, tak bardzo się rozpędziła, że już po prostu nic ją nie tykało. Ogień ją nie drażnił. Ogień jej nie palił. Ją nie palił. A to co? Dzień dobry. Ej, no możesz... Ej, dosyć tego dobrego. Dosyć tego dobrego. Weźmy grubszą apteczkę, ponieważ Yeti tutaj... Zabawiałem się z Larą troszeczkę. Au! Już? Spokój? Kurde! Skończyła mi się amunicja do... Ojeju! No, do dużo amunicji do wszelkiej innej broni, ale w sumie shotgun na nich sprawdzał się chyba najlepiej. O co tu chodzi? Nie wiem. Szczerze mówiąc... Na wszelki wypadek zapiszę się jeszcze na kol... A to znowu jest ostatni save? Kurczę, często się zapisuję na nowe save'y. Dobra, zapiszmy się tutaj. A! Dobra, Yeti nie są silne, ale jest ich to troszkę dużo. Jest ich tu troszkę dużo. O! Zaskoczony byłem. Widzę, że tutaj porzucali różne takie rzeczy, jakieś amunicje. Jakieś takie pierdołki, co nie wiadomo co to jest, nie wiadomo po co, ale są porozrzucane różne takie rzeczy. O, patrzcie, to jest w ogóle ten, kamienny. O co chodzi? Kurczę, jestem taki trochę zgubiony w tej chwili, bo tam było tak dużo przejść, ja teraz nie wiem co mam myśleć. No wiecie co, jakiś taki zagubiony jestem teraz, szczerze mówiąc. O, tu też było. O co z tym chodzi? To jest ten? To jest przejście dalej? Czy to jest taka pułapka tylko? Nie, no to jest niby tylko chyba ten. A, to chyba tylko pułapka jest taka w takim razie. Na pewno?
W ogóle to na jakiejś zasadzie się otwiera, czy to takie, wiesz, ja tylko dla jaj są? Zauważyliście, że się to otwiera, jak się naciśnie odpowiedni ten podest? To jest trochę dziwne. Ja przynajmniej tak uważam, że to jest trochę dziwne. O! Wiedziałem, że coś jest na rzeczy. A, widzicie? To się dopiero nazywa sekret. No i właśnie, właśnie o to mi chodziło, bo tutaj, bo chodziło mi o to, że... To jest chyba droga do sekretu, tak? Dobrze myślę? Czy to jest w ogóle, nie wiem, nie wiem, tak naprawdę ciężko mi się wyrazić w tej chwili, bo nie jestem pewien. Co jest grane? Nie wiem, nie jestem przekonany. No i co teraz? Co i co teraz? Nie mogę się wybić? Teraz co? Co mam robić, bo nie wiem. Kur... O, udało się. Żyję, dobra. Nie ma tragedii. Zobaczmy, o co chodzi. No i gdzie ja teraz jestem? Ach, jeju, jeju, blady, gdzieś ty wbił. Poczekaj, wiecie co, zapiszmy się tutaj. I wczytajmy się na chwilę jeszcze tutaj, jak byliśmy. Normalna droga. Droga standard. Co nie, nie, w sensie, no tu i chodźmy po prostu olać te wszystkie tunele i chodźmy po prostu dalej. I po prostu chodźmy tutaj dalej, żeby zobaczyć, ja jestem bardzo ciekaw, co się stanie, gdzie dojdziemy, jak tutaj pójdziemy dalej. Czy to jest na... No, no chcę po prostu wiedzieć, co się stanie, czy to jest po prostu droga do... typowa droga do sekretu, czy... bo tak, bo żeby zdobyć sekret, to stanowczo to ten wodospad ma dużo wspólnego z tym i właśnie w ten sposób ja po prostu odkryłem, że tam jest przejście, dlatego że właśnie faktycznie ta krótka, ta scenka była mi pokazana. Tylko właśnie nie wiedziałem, czy to po prostu było dłuższe zaspoilerowanie mi trasy w Tomb Raiderze, The Golden Mask, czy po prostu to faktycznie była droga do sekretu i chyba wychodzi na to, że tamten wodospad to faktycznie jest taki gigantyczny sekret, wiecie? Dlatego my się, zanim udamy się dalej, to się tu wczytamy. Kurde, nie tu miałeś się wczytać, bloody. Tu miałeś się wczytać, o. To my się tu wczytamy. O. I zobaczcie, poczekaj, na czym ja się zapisałem? Nie, dobrze. Kurczę, jaka muzyka się włączyła. Pierwszy raz chyba tą słyszę muzyczkę. Dlatego właśnie nie odzywam się, żebyście mogli ją posłuchać. Ale zapisać się zapiszę. O, chyba się skończyła. Naprawdę bardzo piękna muzyka grała przez chwilę. Dobra. No i tu sprawa wygląda tak teraz z tymi... z tym sekretem, że tutaj są ogólnie takie platformy, na których jest, można wylądować. One są takie lekko mniej pochylone. No i tak naprawdę problemem jest tutaj obczajenie, które to są platformy na dobrą sprawę, ponieważ one są takie trochę niewidoczne, jak zresztą tu łatwo zauważyć. No i w przypadku niezauważenia, no po prostu się lądujemy w gorącym złocie. Wiecie? Więc krótko mówiąc, trzeba naprawdę tu się ogarniać i wiedzieć, co gdzie leży. O, tutaj na przykład jest właśnie kolejna platforma i druga jest chyba po drugiej stronie, ale nie jestem taki na 100% pewny, więc będziemy się tutaj często zapisywać, żeby właśnie przypadkiem nie popełnić jakiegoś błędu. Albo tu jest, tak trochę na prawo. No, może to być ten taki klocek, widzicie? O nie, to chyba jednak nie był ten, bo ja już nie obczajałem jak skakać. Ja obczaiłem, gdzie ten sekret, do sekretu się wchodzi. I to jest moim zdaniem, ten sekret jest niezwykle, ten sekret naprawdę jest porządnie ukryty.
O, udusiła się. Ten sekret naprawdę jest nieźle ukryty i jakbym grał na ślepo, to po prostu uważam, że w życiu bym go nie odnalazł raczej. Teraz właśnie widziałem, że jest tu przejście, dlatego że faktycznie oglądałem ten spoilery tych sekretów, gdzie one faktycznie są. No i co teraz? Specjalnie ukryli tak bardzo sekret, żeby kurczę ten dodatkowy poziom był odblokować, to nie? To specjalnie zrobili takie mega, mega, mega trudne, żeby ludzie się męczyli. No i co teraz? No, tu gdzieś. No, ostatnio tu próbowałem doskoczyć, się nie udało. Spróbujmy jeszcze raz. Patrz, udało się jednak. Jednak tutaj. I tutaj chyba na górę teraz, dobra? No, dobra. Umówmy się tak, że tutaj na górę. Ale wiecie co, przesuńmy się jednak trochę bardziej o w tą stronę. O. I teraz tak. O, udało się. Dobra. Teraz tam. Nie, no nie tam, tutaj jakoś, co nie? W tą stronę idziemy. Cały czas idziemy w tą stronę, więc tutaj jakoś też tutaj na to chyba, dobra. I teraz aż tam dopiero. Dobra, super. Znaczy super, no wiadomo. I tutaj. Elegancko. I to jest chyba już nasz cel ogólnie rzecz biorąc. I teraz rzecz biorąc robimy taki myk, że skaczemy, widzicie? I to jak sobie człowiek myśli, Boże, i co wbiłem tutaj, i co teraz? Człowiek sobie może myśleć, ale jak się okaże szybko, jednak nie do końca tak jest. Ponieważ tutaj ten teoretycznie ładnie wyglądający wodospad, czy cokolwiek to jest, zobaczcie na to. Bam! Patrzcie, co się dzieje. Widzicie, po czym ja chodzę? Tak jest, chodzę właśnie po wrzątku złe złota. Ale chodziłem po wrzątku złota. W ogóle, no tak po prostu nie wiem, o co tu chodzi. Co tu się najlepszego wyrabia? Czemu Lara w tej chwili... To jakaś fantazja twórców jest chyba tutaj, że zrobili nam takiego... No, jednak czasami się i tak pobawisz. No takiego surprise nam zrobili troszkę twórcy, że można chodzić właśnie po tym rządku. Właściwie to jest takie naprawdę wielkie, co się dzieje, kurczę. Dlaczego Lara chodzi po wrzątku? Patrz, tu nie podejdzie jednak. Tak zdobyć apteczkę, geniusze? Patrzcie, kto... Już lamparcik tu był. A co, lamparcik się nie poparzy, bo on taki już odporny jest, tak? Tak, lamparcik odporny, dobra. Spróbujemy zdobyć apteczkę. Zobaczymy, czy nam się uda. Patrz, uda mi się. Widzicie, wystarczy się źle ustawić odrobinkę i już mnie bije. Kurde, a wrócić to już ciężko, co nie? Jeszcze raz. Dobra, apteczką zajmiemy się później. Ogólnie rzecz biorąc, żeby zdobyć sekret, który to jest naprawdę tak upa, to jest tak trud, tak ciężko ukryty sekret, że normalnie w świecie, w życiu, tutaj naprawdę, tu jest ukryty sekret, gdzieś na jakiejś złotej rzece, naprawdę. To po prostu jest cholernie bardzo ukryty sekret. No, to się po prostu w głowie to nie jest do nieopisania, jak bardzo on jest ukryty. No jest ukryty, no musicie przyznać, że ten sekret to nie, no, nie ma żartów, on jest ukryty. No i nic z tym nie zrobimy. Twórcy po prostu stwierdzili, że to zajebisty żarcik będzie, taki sobie sekret turbo trudny wymyśleć. No i wyszło im, naprawdę. Po prostu taki żarcik, tak się uśmiałem. I no nie wiem, osoba przechodząca na ślepo, no nie wierzę, że osoba przechodząca na ślepo mogłaby to znaleźć. No przecież to jest tak mało prawdopodobne. Po prostu, no nie wiem co tu rzec wręcz. Idziemy jesteśmy. A, i wróciliśmy tutaj. Teraz musimy wrócić. Rozumiem. I teraz musimy wrócić chyba tą samą drogą? Czy co? Naprawdę każecie nie ma jakiegoś super ekstra powrotu, tylko każecie mi iść tą samą drogą. Czyli krótko mówiąc, byliśmy tutaj, super, bardzo się nam podobało i teraz twórcy w ramach prezentu mówią nam, no dobra, to zajebiście, że ci się udało tutaj wbić. Poczekaj, byliśmy tam, pamiętacie? Byliśmy tam! O, byliśmy tam jednak, czyli to była taka pseudo-podpowiedź. Ale to chyba to, że tam byliśmy, nic tam chyba nie daje, bo i tak musimy, kurczę, jakoś wrócić, a nie wiem jak, ja przynajmniej nie wiem. Czy jest stąd jakieś tajne wyjście? Jakieś tajne super, nie no, jak takie sekrety będą w trójce, no to życzę mi powodzenie.
Jakieś tajne wyjście potrzebuję. Może tu na górę, na górze będzie. Nie, chyba nie. A może? Poczekaj, tu się Znalazłem coś! Znalazłem jakieś przejście! Jest, jestem uratowany chyba! Patrzcie, co znalazłem! Jestem po drugiej stronie! Wow, ale super! Ale wiecie, czego się boję? Że to, że jestem po drugiej stronie, kompletnie nic mi nie da i będę... A może jednak da mi coś? O! Poczekajcie, jest jakiś postęp. I co teraz? Kurczę, co się dzieje? Jest! Wróciłem na dobre tory! Uhu! Powrót mistrza! No, czyli krótko mówiąc, poszło tak, jak powinno pójść, od razu. Czyli idealnie. Wow, ale super, nie wiem, no uważam, no po prostu i ten, to jest dopiero sekret, no i to jest sekret, tak. Czy właśnie popełniłem ten sam błąd, który popełniłem jakiś czas temu? Tak, dokładnie, to jest ten sam błąd, który popełniłem. Dobra, ale zobaczcie, że ona biegnie po ławie. Biegnie po złotej rzece. Już biegła. W sekrecie, wiem. No nie wiem, co twórcy sobie myśleli, tworząc tak zaawansowany sekret. Stwierdzili, że wiecie, ktoś na przykład zdobył wszystkie, załóżmy taką sytuację, ktoś zdobył wszystkie sekrety, co nie, no i został mu tylko jeden w ostatniej mapie. No i twórcy sobie taką myśleli, że odblokować dodatkowy poziom nie może być tak łatwo. Co powiecie na zrobienie takiego turbo ciężkiego sekretu? Tak ciężkiego, że nikt o zdrowych zmysłach nigdy go nie znajdzie. I udało im się. Nie no, nie wiem, ale to było trochę śmieszne. I jeszcze chodzenie, no już ten pół biedy, te wejście tam do tego całego tunelu, ale potem jeszcze chodzenie po jednak złotej rzece, to takie trochę naciągane było strasznie, ale tutaj to wiele rzeczy się dzieje. Czasami są pionowe ściany ze złotej rzeki, czasami są właśnie takie udoskonalenia. No ale dobra, przynajmniej wszystkie sekrety są zdobyte, czyli czeka nas, jak już ukończymy grę, dodatkowy poziom. No, nie wierzę, zabiły mnie tygrytek, lamparciki. Laro, kompromitujesz się. A patrz, jakieś takie wredne są. Dobra, wiecie co, bo ja mam chyba mało życia, o to może chodzi. Ale w sumie mam dużo apteczek, wiecie? Naprawdę. Zauważyliście, że mam naprawdę dużo apteczek? Ja cię kręcę, zobaczcie na to. 19, a tu 7. A właśnie, też mi zwrócono poprzedniej rundzie. Nie, tak, w komentarzu Peo mi bodajże. Peo, jeden z moich widzów, właśnie zwrócił mi uwagę, że tą całą maskę, tytułową maskę, The Golden Mask, już chyba zdobyłem. Tak śmiesznie, a teraz nasza Lara po prostu sobie chodzi po pałacu. Tak o. Rekreacyjnie, żeby powybijać pozostałe zwierzęta, które się tutaj zadomowiły. No dobra, i w sumie nie wiadomo, do czego ta maska na razie nam będzie służyć. I zastanawiam się właśnie, czy w tym odcinku się wyjaśni, czy może będzie koniec mniej ekscytujący, bo w sumie z tego co pamiętam, to chyba dodatek do jedynki był, zakończenie było właściwie było takie nijakie, po prostu się skończył ostatni poziom i tyle widziano. No i właśnie zastanawia mnie taka sprawa, czy może w tej części, w tym dodatku będzie już to lepiej przedstawione, że na przykład dodatek będzie już naprawdę taki w porządku, że będzie już naprawdę taki fajny i będzie jakieś takie bardziej epickie zakończenie, może jakaś walka z jakimś silniejszym przeciwnikiem, no nie wiem, coś, ja oczekuję czegoś fajnego, no i cały czas się boję, że mogę tego nie dostać, że może się nagle po prostu poziom skończyć i tyle będzie z mojego epickiego zakończenia, ale... Bądźmy dobrej myśli, dobra? Dobra, my dobrej myśli bądźmy. Ten dodatek jest lepszy od jedynki. Trójka jest podobno jeszcze lepsza, najlepsza z dodatków. Ale bądźmy dobrej myśli, że dwójka się dobrze skończy. W sumie szkoda, że nie zrobili dodatka do czwórki. No, w sumie szkoda. Byłby, bo to taki spory dodatek byłby, więc w sumie szkoda, że nie zrobili. I chyba znalazłem. Tutaj właśnie będzie trzeba włożyć tą całą maskę. Tak, poczekajcie, zastanówmy się przez chwilę, czy to opłaca. Będzie może jakaś potyczka z bossem, a może jednak nie będzie tak źle. Czyli jednak będzie się działo, tak?
Czyli jednak będzie totalna rzeź. Mówię wam, tutaj coś włożę. I to po prawej się otworzy i wyjdzie ten, tak jak na przykład w The Dager of Xian był smok, ale była jedna taka runda, gdzie walczyliśmy z takim gigantycznym ptakiem. Z takim gigantem. I mam takie przeczucie, że być może będzie coś podobnego, tylko że po prostu zmienią, jak to nasi twórcy uwielbiają robić, tekstury. I będzie coś ala podobnego, ale nie do końca to. No. Uwaga, czas na magiczny pokaz. Jo, jakie miałem przeczucie! O kurde, aaa! On do mnie biegnie! Pomocy! No to się porobiło! Ej, ptaszku, kurczę, nie za wąsko tu troszkę? Dlaczego ja granatników nie mam? Nie mam granatnika, co nie? Bo chyba stwierdzili, że nie dadzą na tutaj twórcy, kochani, granatników. A, dajże spokój! Dajże spokój, czym ja cię tak nie obraziłem cię, aż tak nie byłem taki niemiły. No przepraszam, że powiedziałem, że jesteś przerośniętym ptaszkiem. Nie było tak źle, nie było tak źle. Udało nam się go pokonać. Wow. Jestem mistrzem jasnowidztwa. Wiedziałem, że tak się skończy. Wiedziałem, że coś będzie jakaś. Już koniec? Ale mnie zaskoczyli. Naprawdę? Nie było jeszcze ten. Ja myślałem, że może będzie koniec, jak jeszcze wejdę, wiecie, do. To co? Rozumiem, że. Rozumiem. O, znowu taka efektowa muzyka. Bąsujemy! Do rytmu! Wszyscy naraz! Wszyscy razem! No dobra, tak? Ile to grałem? Aha, to ogólnym czasem, ja się przestraszyłem przez chwilę, że ostatni poziom mi tyle czasu zajął. Dobra, muzyka sobie efektowna gra, a ja zrobię takie pokrótce zakończenie, to znaczy tak. Chociaż, no dobra, mogę mówić. Podziwnie wymyślałem, że może to zakończy się to tak, że po prostu zabiję tego ptaka i wejdę tam do środka, ale ogólnie tak śmiesznie trochę, że nasza kochana Lara co zrobiła? Biegała po pałacu, biegała po jakichś dżunglach i innych złotych rzekach i nagle okazuje się, że zdobyła tą maskę ze złota, włożyła ją do odpowiedniego, do odpowiedniej dziury. No, użyła tej maski, żeby otworzyć bramę i zrobiła to wszystko po to, całą swoją męczarnię, jaką przeżyła, tylko po to, żeby wypuścić wielkiego przerośniętego ptaka ze złotymi naramiennikami i go zabić, i go ubić. Jakiś taki, wiecie, jakaś taki do kolekcji i sobie potem Lara ubiła już tego wielkiego przerośniętego ptaka i no, kolejny do kolekcji. Specjalnie, to żeby jakieś takie osiągnięcie zrobić. Sobie załatwić. To specjalnie nasza Lara właśnie specjalnie wbija do tego całego pałacu, żeby zrobić, rozpiernić, załatwić tego ptaka, żeby był respekt na dzielni. Tak mniej więcej to się prezentuje. No dobra. To teraz jak uruchomić dodatkowy poziom? Zadam sobie pytanie. Dobra, za chwilę sobie zadam to pytanie. To tak, chyba teraz powinienem zakończyć, tak? Że niby zakończę grę i ten dodatkowy poziom zrobić jakoby w odcinkach bonusowych, tak? Dobrze, myślę, że to tak ma działać? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, jak się uruchamia dodatkowy poziom. Dlaczego? Nie mam pojęcia, naprawdę, nie wiem. Dobra, w każdym razie tak prezentowała się
ta część fabularna, bez dodatkowego poziomu, który jeszcze nakręcę, ale nakręcę to już tak sobie myślę, bo to tak chyba powinno się kręcić, że jako odcinek taki bonusowy, gdzie pokazuję wam bonusowy poziom. No wydaje mi się to dosyć logiczne, tak jak na przykład w Train zrobiłem bonusowy odcinek właśnie na ten bonusowy poziom, to tak samo będzie teraz, więc teraz dzisiejszy odcinek to jest jakby oficjalnie koniec dodatku do Tomb Raider 2 The Golden Mask, aczkolwiek jeszcze wyjdzie jeden odcinek, a może nawet dwa, bo może ten ostatni poziom będzie na tyle długi, że zrobię dwa party, właśnie z tym dodatkowym poziomem, na który bardzo serdecznie was zapraszam. No ale teraz zrobię już takie małe podsumowanie, więc dodatek na pewno jest o wiele lepszy niż z jedynki, o wiele lepszy. Nie dorównuje może dwójce, podstawce, ale dodatek jest lepszy od jedynki. No musicie się tutaj nam zgodzić. Dodatek do trójki podobno jest jeszcze lepszy. Co wydaje się dosyć analogiczne, bo wiadomo, twórcy się rozwijali, technologia się rozwijała, wszystko szło do przodu, więc możliwości były coraz większe. No i ogólnie dodatek jest taki króciutki, ale powiem wam, że był całkiem taki przyjemny. Naprawdę grało mi się naprawdę przyjemnie. Nie tak przyjemnie jak w podstawkę, ale nadal czerpałem z tego dosyć sporą satysfakcję. Brakowało mi oczywiście, tak wiecie, jakichś cutscenek, jakichś takich wstawek, takich wiecie, jakiegoś takiego bardziej rozwinięcia fabularnego, bo w sumie tu było powiedziane, że Lara szuka maski i nie wiadomo po co szukać, dlaczego, skąd, co tam robią ludzie inni, Alaska i tak dalej. No nie wiadomo w sumie o co chodzi, ale nie wiadomo o co chodzi, dlaczego, jak, po co. Ale to jest dodatek, więc, że tak powiem, nie spodziewałem się po nim zbyt wiele. Mimo wszystko spełnił moje drobne, skromne wymagania i jestem usatysfakcjonowany. Już niedługo prawdopodobnie pojawi się... nie wiem, czy właśnie niedługo, czy już od razu za tydzień będę nakręcał Tomb Raider 3, czy jeszcze nie za tydzień, bo no zobaczymy, wszystko spokojnie, zobaczymy jeszcze. W każdym razie PO powiedział mi, właśnie jeden z moich widzów, żebym zapytał drugiego z moich widzów, Mr. Stadoka, o to, jak zrobić, żeby nasza Lara wyglądała tak dosyć zgrabnie, nadal kiedy ekran jest 16:9, ma 1280x720. U mnie to jest tak trochę problematyczne, bo ja nakręcam teraz w 1280x720, ale ja mam monitor 4:3, który automatycznie mi to rozciąga i to wygląda po prostu tak, że nakręcam w odpowiedniej rozdzielczości, ale widzę taka, jaka powinna być, to znaczy ja mam bardzo ładny widok gry, a nagrywa mi właśnie taka Lara, gdzie tam nagrywa mi w tej jakości takiej, gdzie Lara jest trochę taka przybita. Wiecie o co chodzi, taka skurczona troszeczkę. No ale dobra, koniec takich dodatkowych wywodów. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Bardzo zachęcam do oglądania kolejnych części, kolejnych serii oraz odcinka bonusowego, którego zamierzam nakręcić. Muszę jeszcze obczaić, albo zapytać się, albo dowiedzieć się, jak się uruchamia, kurczę, poziom dodatkowy. Bo nie wiem. No a teraz się z wami już pożegnam. Tak więc dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych seriach. Cześć wam!